Piętro 50. Nie chce mi się. Ja. Wchodząc do biura, chciałem nagrać kawałek, jak mi się nie chce, jak jestem zmęczony i cały stres zeszłego tygodnia właśnie mnie dopadł. Telefon mi się, coś się z nim stało. Ale był taki ładny moment, czułem to, że wypluję wszystko z siebie. I do tego jeszcze mi się telefon jakąś zwiechę złapał. Czas na lunch w galerii z bratem. Raczej już się przyzwyczaiłem, że go nie ma. W Polsce był, nie wiem, rok niecały, już będzie wyjeżdżał. Najpierw Włochy, 2 miesiące tur rowerowy, później Nowa Zelandia. Ciekawe, co mi chce powiedzieć. To on. Dzisiaj wywiad przeprowadzamy z znanym podróżnikiem Dawidem. Właśnie wyjeżdża z Płocka po raz któryś tam i jedzie do Warszawy, gdzie obecnie przebywa przez dłuższy czas. Ostatnia jego podróż była do Wielkiej Brytanii. Wielkiej Brytanii. Jakie pan doświadczenie przywiózł? Było ciężko, nie powiem. Trochę to dziki kraj i na początku było trudno się przyzwyczaić do ich dziwnego dialektu. Jednak po kilku dniach byłem w stanie rozpoznawać ich karkołomne próby mówienia tak zwaną British English. Wracając do naszej rozmowy, wielu Polaków wyjeżdża do Anglii szukając tam lepszej przyszłości. Co pan tam znalazł? Tak naprawdę była to dla mnie podróż do swojego wnętrza, nie na wyspy. I od wielu lat już podejrzewałem, że drzemie we mnie takie coś, że byłem przekonany, że ja tak naprawdę nie jestem stworzony do pracy. No i ten wyjazd pozwolił mi to odkryć dogłębnie. Czy nie czuje się pan wielkim przegranym po powrocie z Anglii, nie osiągając tam nic? Nie. Kiedyś pewien mądry człowiek powiedział, Thomas Edison, gdy próbował znaleźć żarówkę i po 200 próbie otrzymania żarówki ktoś go spytał, czy to kolejna porażka. On zadowolony odpowiedział nie. Po prostu po raz kolejny odkryłem, jak nie mogę stworzyć żarówki. Odrzuciłem tę ofertę, chociaż była bardzo lukratywna, ponieważ chciałem wyruszyć w podróż. Odkryć siebie, poznać swoje wnętrze i dowiedzieć się, co bym chciał robić, gdy już dorosnę. No i właśnie jestem w czasie takiej podróży, poszukuję. No i zobaczymy, co mi się uda odnaleźć. Mam nadzieję, że takie swoje Eldorado. A czy już się pan zastanawiał, co pan chce robić w życiu? Czy jeszcze jest pan na etapie ciągłego poszukiwania? Ja jestem na etapie ciągłego poszukiwania. Dziękujemy za ten wywiad. Życzymy sukcesów. Ja również dziękuję. Niestety jestem w trasie, nie mogę się rozwinąć. Muszę być skupiony. Z samochodu naszego gościa mówi dla państwa Mariusz Mix Max Kolonko. Dziękuję. Naprawdę burger z kalafiorem zamiast mięsa? Sprawdzimy. Vega Burger nie polecam. Plan jest taki. Muszę odebrać rower składany, który oddałem do Decathlonu. Jakiś czas temu na wymianę opon. Tam czeka na mnie. Tak to się robi ze składanym rowerem miejskim. Mam jeszcze jeden update. Właśnie się zorientowałem, że uchwyt na telefon, którego używałem, popsuł się na dobre, bo to była pianka, która trzymała cały telefon.
bez tej pianki jest bezużyteczne. Wszystko jakoś tak w czasie jest. Do tego przydałoby w końcu załatać, przydałoby się w końcu załatać oponę, żeby jeździć mniejszym samochodem. Opona naprawiona w ekspresowym tempie za jedyne 25 zł. Bo ja tylko już nie mam, nie będę miał na to czas. Do tego okazało się, że mikrofon, którego używałem do vlogowania, tak krawatowy, wziął i się popsuł. Jeszcze nie wiem, czy to po prostu bateria się wyczerpała, czy coś bardziej poważnego. Jeżeli bardziej poważnego, to po prostu sobie daruję i na te kilka ostatnich odcinków no, będziecie musieli się przebędzić z takim dźwiękiem, a nie innym. I tyle. I taki jest plan. Ja chciałem tylko powiedzieć, że prawie już dwa tygodnie nie chodziłem na siłownię. Z dwóch powodów, a w zasadzie z trzech powodów. Po pierwsze zeszłotygodniowy wyjazd do szpitala. Do tego szkolenie dwa tygodnie temu. No i skończył mi się chwilowo karnet. A od czerwca mają świetną promocję, więc w zasadzie ten jeden dzień już mi tylko został, można jakoś przeboleć. Ale bardzo mi tego brakuje i już bym chciał wrócić i znowu wrócić do tego rytmu, gdzie codziennie chodzę. Znaczy nie codziennie, ale codziennie, albo po prostu generalnie chodzę na siłownię. Brakuje mi tego. Więc jest co robić na dzisiaj. Dlatego nie mogłem złożyć wczorajszego odcinka, bo zapełnił mi się dysk w laptopie i muszę go najpierw trochę tam śmieci pousuwać, więc będzie opóźnienie. Dlatego powiesiłem krzywą kamerę i widzę, że chybocze. Nie wiem czemu, znaczy wiem czemu, ale nie wiedziałem, że będzie chybotać przy większej prędkości, więc przepraszam za obraz. Więc po spotkaniu z bratem okazało się, że planuję rzucać zdjęcia na Instagrama plus robić jakieś małe wideo, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to będzie mu szło, plus jak będzie wyglądała cała podróż poprzez Góry Włoskie, to gdzieś tu albo w opisie pojawi się jego nick instagramowy i możecie go polubić i wtedy będziecie na bieżąco, co się u niego dzieje. Podróż jest planowana od dłuższego czasu i w mieszkaniu ma powycinane i ponaklejane mapy różnego rodzaju, więc dość długie planowanie to było i dość precyzyjne, ale to się okaże. Natomiast jest jedno ale, ma problem ze ścięgnem i jedyna rehabilitacja, która trwa 2 miesiące, to właśnie jazda na rowerze i tak się składa, że będzie akurat ta wyprawa trwała 2 miesiące. Więc teoretycznie powinien wrócić zdrowy.